Brzuch w ciąży rośnie, bardzo rośnie i o tym każdy wie. Łatwo więc wyobrazić sobie, jak bardzo naciąga się skóra na brzuchu i wszystkie inne tkanki również, w tym mięśnie, a do tego przemieszczają się narządy wewnętrzne. O ile ta sytuacja w ciąży uznawana jest za normę i jest normą i nie budzi niepokoju, o tyle stan brzucha po porodzie już jest tą kwestią, którą bardzo często poruszacie w czasie wizyt domowych, jest to to, o co bardzo często pytacie, z pewnym takim nawet wstydem i rezerwą, tak jakby było wstyd zapytać o to, kiedy mój brzuch wróci po porodzie do normy lub co mogę zrobić, aby on wyglądał lepiej. Bo przyjęło się, że matka ma akceptować mankamenty, które się pojawiły w ciąży, nawet jeżeli gdzieś w środku czuje, że nie do końca jest to tak, jakby chciała, i z trudem pytacie o to, co zrobić, aby po prostu wyglądać lepiej. A przecież matka nadal jest kobietą i chce wyglądać atrakcyjnie, a brzuch po porodzie, umówmy się, zwykle nie wygląda jakoś oszałamiająco. Oczywiście, trzeba dać sobie też czas i zrozumieć to, że nasz organizm eksploatowany intensywnie przez 9 miesięcy i nasz brzuch powiększający się przez cały ten okres stopniowo nie zniknie nagle. Natomiast jest sporo rzeczy, które zupełnie na spokojnie można dla siebie zrobić po to, aby ten brzuch wyglądał lepiej, i temu poświęcę dzisiejszy odcinek. Chyba każdy z nas zastanawiał się, jak to robią te wszystkie celebrytki, że one kilka tygodni czy nawet kilka dni po porodzie mają płaski jak deska brzuch, którym oczywiście chwalą się całemu światu, i z maluteńkim dzieckiem na rękach pokazują, jak świetnie wyglądają. Cóż, zdjęcia kłamią, moi drodzy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, więc nie warto się torturować tym widokiem, bo jest to totalnie bez sensu. Ja pociążowe brzuchy oglądam na co dzień, każdego dnia. I tak naprawdę one się między sobą bardzo różnią, ale naprawdę przysięgam, że żadna kobieta nie ma takiego brzucha naprawdę jak celebrytki, które pokazują mięśnie brzucha po porodzie, tak? Mają po prostu zrobioną kratkę, co jest oczywiście niemożliwe. Dlatego nie sugerujmy się tym, przejdźmy do rzeczy, które są realne. Realnie masz możliwość wyglądać dobrze po porodzie, ale nie kilka dni po, bez przesady. Daj sobie trochę czasu i zrób kilka prostych rzeczy, które Ci w tym pomogą. Zacznę od tego, co w ogóle wpływa na to, jak Twój brzuch po porodzie będzie wyglądał. Od czego zależy to, że jedna kobieta ma prawie że płaski brzuch po porodzie, a inna ma ogromny, jakby nadal była w ciąży. Jest 5 takich czynników, które mają wpływ na to, jak nasz brzuch po porodzie będzie wyglądał. Pierwszym, najważniejszym chyba czynnikiem jest przyrost masy ciała w ciąży. Jest to dosyć logiczne, ponieważ logiczne jest, że im bardziej tyjemy, tym bardziej ten brzuch się powiększa, tym bardziej wszystkie tkanki się powiększają, rozciągają, skóra się rozciąga, no i tym trudniej będzie jej wrócić do tej formy sprzed ciąży. I wiadomo jest, że na przykład matka bliźniaków raczej będzie potrzebowała więcej czasu, by wrócić do formy sprzed ciąży, niż ta mama, która urodziła jedno dziecko i która nie przybrała zbyt wiele. Tak więc przyrost masy ciała w ciąży będzie przekładał się na to, czy Twój brzuch będzie bardziej jędrny, czy bardziej obwisły, większy czy mniejszy, ile będzie w nim tkanki tłuszczowej oraz czy pojawią się rozstępy. O tym, jakie są prawidłowe normy przyrostu masy ciała ciąży dla różnych kobiet, nagrałam już film jakiś czas temu, link do niego znajdziesz na górze i w opisie filmu tradycyjnie i odsyłam Cię do tego filmu. Natomiast bardzo ważne jest to, aby postarać się tą swoją masę ciała utrzymać w normie. Tym sposobem płynnie przechodzimy do czynnika numer 2, a właściwie nawet dwóch czynników w jednym, bo to jest dieta i styl życia. I tak jak na każdym etapie naszego życia, nasza masa ciała jest związana z naszą dietą. I tak naprawdę nadmierne tycie w czasie ciąży, zwłaszcza nadmierny przyrost tkanki tłuszczowej, bo nie zawsze jest to to samo, czyli waga pokazuje nam wszystko, łącznie z obrzękami i tak dalej, natomiast one nie zostają po porodzie, a tkanka tłuszczowa tak, i o tym problemie mówimy, więc przyrost ilości tkanki tłuszczowej jest ściśle związany z naszą dietą. Więc oczywiste jest, że jeżeli w ciąży będziemy nadmiernie często ulegać jakimś zachciankom, zwłaszcza w kierunku niezdrowych produktów, to ta masa ciała również będzie nadmierna. Dlatego w czasie ciąży bardzo ważne jest to, aby zachować zdrową dietę, dobrze zbilansowaną,
zmodyfikowaną, zróżnicowaną i mogę nawet powiedzieć, że w ciąży jest to szczególnie ważne, czyli ciąża nie jest okresem dietetycznej laby, tylko wręcz przeciwnie, szczególnie trzeba zwrócić uwagę na swoją dietę właśnie w tym czasie. I druga rzecz to jest aktywność fizyczna i kobiety w ciąży prawidłowej powinny być aktywne fizycznie. Nie musi być to nie wiadomo jaka forma aktywności, mogą być to spacery, joga dla kobiet w ciąży, gimnastyka, basen, ale warto jest w swoim tygodniu co najmniej kilka dni znaleźć takich, gdzie będziemy aktywne fizycznie. Prawidłowa dieta i aktywność fizyczna spowodują, że raczej nie będziemy nadmiernie przybierać na masie w czasie ciąży i nie będziemy gromadzić nadmiaru tkanki tłuszczowej, a co więcej, kobiety, które mają troszkę silniejsze mięśnie brzucha po porodzie, mają szybciej ten brzuch bardziej płaski, ponieważ te mięśnie jakby są takim naturalnym gorsetem, który trzyma wszystko, że tak brzydko powiem, w kupie. Więc rzeczywiście te brzuchy wyglądają znacznie lepiej niż u kobiet, które aktywne nigdy nie były i w ciąży też nie były. Trzecim czynnikiem jest rodzaj porodu. Czy był to poród naturalny, czy było to cięcie cesarskie. Brzuchy po porodzie naturalnym naprawdę wyglądają totalnie inaczej niż po cięciu cesarskim, jest to oczywiste. Obecnie już cięć cesarskich nie wykonuje się z rozcięciem mięśni brzucha, niemniej są one dość mocno rozciągnięte i bardzo nadwyrężone. W związku z tym te brzuchy po cesarkach są trochę bardziej, a często dużo bardziej obwisłe i dużo dłużej wracają do swojego kształtu sprzed ciąży. Jest to dużo, dużo trudniejsze. Przy brzuchach po cesarce jeszcze się pojawia taki problem dość częsty, taki nawis brzuszny, taki nawis nad blizną, taki wałek, tak to najczęściej określacie, bardzo trudno się go czasami pozbyć. Więc droga porodu ma tu też znaczenie. Oczywiście sama wielkość brzucha jest związana z dwoma poprzednimi omówionymi już czynnikami, czyli z tym, ile przytyjemy, jaką mamy dietę i aktywność fizyczną. Natomiast sama konsystencja, że tak powiem, tego brzucha, to czy jest on obwisły, czy bardziej elastyczny, jest ściśle związana też z drogą porodu. Oczywiste jest też to, że po cięciu cesarskim na brzuchu pojawia się również blizna, ale ta blizna jest z reguły dość mało widoczna. Jeśli nie pojawią się powikłania w gojeniu tej rany, to ta blizna nie jest jakoś bardzo widoczna. Natomiast najbardziej widoczna jest właśnie ta inna konsystencja tego brzucha po cesarce. No i bardzo istotne jest też to, że powrót do aktywności fizycznej po cesarce jest trudniejszy i dozwolona aktywność fizyczna jest dużo później niż po porodzie naturalnym. Czyli zawsze w jednym i w drugim przypadku powinno być to po konsultacji z lekarzem i z fizjoterapeutą. Natomiast po operacji rzeczywiście dużo później możemy w pełni bezpiecznie wrócić do aktywności fizycznej. Numer 4 – geny. No i z tym nic nie możemy zrobić. Mamy predyspozycje genetyczne, predyspozycje również hormonalne do tego, żeby mieć rozstępy lub ich nie mieć, żeby mieć bardziej lub mniej elastyczną skórę. I tak naprawdę no, to jest coś, z czym za wiele nie jesteśmy w stanie zrobić, ale uwaga, nie zwalajmy całej winy na geny, ponieważ poprzez wpływ na pozostałe czynniki, na które możemy wpływać, będziemy mogli troszeczkę zmieniać to, jak będzie wyglądał ostatecznie, finalnie nasz brzuch po porodzie. No oczywiście na drogę porodu nie mamy większego wpływu zazwyczaj, ale na to, ile przytyjemy w ciąży, czy będziemy aktywne, czy nie, tutaj zazwyczaj mamy wpływ, chyba że są przeciwwskazania medyczne, na dietę mamy wpływ. Także no jest coś, na co możemy wpływać. Na piąty czynnik, o którym powiem teraz, również mamy wpływ, jest to pielęgnacja tej skóry w czasie ciąży i po porodzie. Czy kosmetyki na rozstępy działają? Nie, nie działają. Nie mają szansy zadziałać, ponieważ rozstępy powstają w warstwach skóry, do których kosmetyki po prostu nie mają dostępu, nie przenikają aż tak daleko. Natomiast to nie znaczy, że tych kosmetyków nie należy używać. Niekoniecznie muszą to być, wiecie, te specjalnie przeznaczone niby na rozstępy, niby dla kobiet w ciąży. Chodzi przede wszystkim o to, żeby tą skórę natłuszczać i nawilżać, żeby zwiększać jej elastyczność. Można też brzuch delikatnie masować, ale pod warunkiem, że jest to ciąża prawidłowa i nie ma do tego przeciwwskazań i nie jest to intensywny masaż. W ostatnich tygodniach ciąży można wmasowywać delikatnie nawilżające, natłuszczające kosmetyki w skórę brzucha, delikatnie ją masując. No i oczywiście masaż stosować można, kontynuować tą pielęgnację również już po urodzeniu dziecka. I to jest tych 5 najważniejszych czynników,
które mają wpływ na wygląd naszego brzucha po porodzie. Dzięki temu wiesz, na które masz wpływ, na które nie masz wpływu, jednak na połowę, powiedzmy, co najmniej masz wpływ, czyli na swoją dietę, na aktywność fizyczną możesz pielęgnować odpowiednio tą skórę, masować ją, używać nawilżających kosmetyków. To jest to, co możesz dla siebie zrobić. Ale najważniejsze jest to, żebyś ty czuła się dobrze w swojej skórze. Pamiętaj, że nie musisz spełniać niczyich oczekiwań i z całą pewnością nie musisz wyglądać jak celebrytka. Ale też zwróć uwagę na to, że celebrytki wcale nie wyglądają tak, jakby się mogło wydawać. Zawsze się zastanawiałam, z czym związana jest ta potrzeba pokazania koniecznie swojego gołego brzucha po porodzie, jak najszybciej obrobionego w programie do obróbki zdjęć najczęściej. Czy to jest jakaś chęć udowodnienia światu, jakim się jest super, wpędzenia kogoś innego w kompleksy? Nie wiem, obstawiam, że raczej to pierwsze, bo to chyba działa tak na zasadzie, wiecie, jak to, że moje dziecko ma dopiero 3 miesiące, a potrafi już to czy tamto. Gdzieś tak w naszej mentalności jest to, że moje dziecko musi być pierwsze. Być może matki mają to samo, że ja muszę być pierwsza, muszę mieć brzuch lepszy jak przed ciążą. Nie wiem po co komu te wyścigi. Najważniejsze, żebyś ty się w sobie czuła dobrze. Najważniejsze, żebyś zadbała o swoje zdrowie, również psychiczne, czyli o swoje samopoczucie. I pamiętaj, że jeżeli po porodzie coś będzie bardzo budzić twoje wątpliwości, czy bardzo nie będziesz mogła się w swoim nowym, zmienionym ciele odnaleźć, to jest cały szereg też zabiegów i pielęgnacyjnych, i medycyny estetycznej, i dermatologicznych, które pomogą ci w dużym stopniu powrócić do tego, co było przed ciążą. Czyli na przykład zniwelować widoczność rozstępów, które jak się raz pojawią, już nigdy nie znikną, ale ich widoczność może się znacząco zmniejszyć. Także nie ma sytuacji, której zupełnie nie da się rozwiązać. Dajcie znać, jeśli macie jakieś pytania, napiszcie, jak wy się czujecie w swojej skórze w ciąży, jak wam się te zmiany w waszym ciele podobają, jak wyglądałyście po porodzie, czy byłyście z tego zadowolone, czy nie. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, zachęcam do subskrybowania kanału oczywiście. Jeśli podobał wam się ten film, kliknijcie łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.